Witam wszystkich na kanale Głębi w Pasji. Dzisiaj moim gościem jest specjalna osoba, którą dobierałem. Można powiedzieć, że do Warszawy musiałem przyjechać, żeby udało mi się przeprowadzić z nim wywiad. Stefan Jakubczyk. Cześć. Jak wiecie, dobieram ludzi, którzy niosą w swoim życiu coś więcej niż tylko to, czym się zajmują, i niesie się za tym jakaś głębia tej pasji, którą robią. I ze Stefanem chciałem właśnie porozmawiać dzisiaj od strony emocjonalnej, o tym, co się kryje pod tym. Ale zanim to nastąpi, Stefan, jakbyś mógł pokrótce opowiedzieć, czym tak naprawdę się zajmujesz i co robisz? W ogóle przede wszystkim witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję Tobie za zaproszenie i nie ukrywam, że jest mi niezmiernie miło, że mogę dołączyć do tego szacownego grona gości, których zaprosiłeś. No oczywiście, bo jest to też, że tak, nobilitujące dla mnie. Nazywam się Stefan Jakubczyk, jestem instruktorem zumby, tak najczęściej jakby się, że tak powiem, tutaj przedstawiałem. Natomiast to też troszeczkę się rozwinęło na przestrzeni czasu, ponieważ robię zajmuję się tym bardzo długo i w międzyczasie, tak jak, nie wiem, załóżmy, lubię myśleć o sobie trochę tak jak tych raperach, co zaczynają na początku tylko nagrywać, ale potem stają się takimi osobami, które też i realizują piosenki i utwory i pomagają młodym artystom, co też jest bardzo ważne, jakby się wybić, i tworzą filmy i tak dalej. I można powiedzieć, że to tak właśnie wszystko poszło, czyli jakby wszedłem w zumbę jako w taki konkretny, jakby taką niszę, i tą niszę porozpychałem na tyle, na ile mogę, właśnie w eventy, w obozy, w platformę Denzi, czyli nasze najnowsze dziecko, w ciuchy i wszystko, co się łączy, że tak powiem, jest dookoła tego całego biznesu i tego całego świata, tak naprawdę. Okej, a powiedz w takim razie, no bo nie od zawsze tańczysz zumbę, tak? Jakby ta zumba się z tobą kojarzy, jesteś bardzo rozpoznawalną osobą na rynku polskim, nie tylko. Powiedz mi w ogóle, skąd u ciebie wziął się pomysł? Jak to się w ogóle zaczęło, że w ogóle zacząłeś w tę stronę iść? No bo to nie jest takie oczywiste, wiesz, dla faceta, okej, dobra, zacznę robić zumbę. Kurczę, znaczy w ogóle to bardzo dużo rzeczy robię w życiu dla żartu. To znaczy w ogóle uważam, że poczucie humoru jest takim wentylem bezpieczeństwa, który powinniśmy często jakby otwierać, i w ogóle daje dużo, w ogóle jest bardzo ważne i często jest bagatelizowane. Dokładnie. mam nadzieję, zauważam, że jest często bardzo bagatelizowane i dużo rzeczy robię dla żartu, i tak było z zumbą. I to było tak, że była osiedlowa siłownia, ja od zawsze zajmuję się sportem, no i gdzieś tam w pewnym momencie byłem zawodnikiem wielu, wielu dyscyplin różnych. Okay. Mam nadzieję, że nie starczy nam czasu, żeby o tym opowiadać, ale sporo szermierka, jiu-jitsu. Poważnie, szermierka no, też? No, w gry zespołowe, koszykówka, na szczęście nie urosłem, więc to jest, muszę tylko powiedzieć, to jest taka sytuacja z koszykówką, zaczynasz grać i nie wiesz, ile będziesz miał wzrostu na koniec. Okay. Tak więc... No tak, no nie jesteś w stanie tego przewidzieć. Tak więc no, grasz dokładnie za małego i nie wiesz, czy cię czeka w tym kariera. I jakby w zumbie to jest fajne, że dla wszystkich, ale tak by do czego zmierzam. I zacząłem chodzić na siłownię po prostu z kolegą i moja partnerka obecna, znaczy wtedy jeszcze nie znałem Kasi, z którą jestem, moja partnerka tamtejsza chodziła na zumbę, zaczęła chodzić. No i tak ona na tą zumbę, ja na tą siłownię i miałem chodzić z kolegą, i w międzyczasie ona przestała chodzić na tą zumbę, on przestał chodzić ze mną na tą siłownię, ja zostałem sam, no nie? No i sobie pomyślałem, dobra, no to ja sobie teraz pójdę na tą zumbę. Okay. Tam tyle, wiesz, to zawsze takie kolejki były tam, co tak ustawiały, bo to był taki początek z tymi numerkami, ja se stanąłem, no i wiesz, i sobie stoję z tym numerkiem i tam koledzy moi tam z siłowni się śmieją, że co on odpierdziela, no nie, że tutaj. I instruktorka, wiesz, tam zbiera te numerki, zbiera, ja podchodzę z tym i on tak patrzy i tak, facet na zumbę? Ja mówię, tak. No i w ogóle żart polegał na tym, że ja w tym momencie jakby się wycofuję i daję ten, a ona... Zajebiście, będziesz rodzynkiem, będziesz tu w ogóle mega ten. I ja sobie myślę, kurde, podoba mi się ta zumba. Na siłowni to idziesz, to wiesz, to co najwyżej, wiesz, tam koledzy ci powiedzą, o, ale super, pocisnąłeś na klatę, no nie? Bo jeszcze z tego czasu chodziłem na siłownię, były te czasy, słuchajcie, kiedy nie było Instagrama i to, kto jakim jest twardzielem na siłowni, to tyle, ile się ciśnie na klatę kilogramów, a nie jak co się wygląda się w lustrze. Zmieniło. To się zmieniło zdecydowanie. I to było przed erą zdjęć. Więc w ogóle, wiesz, wszedłem w tą zumbę, I jakby od tego się zaczęło, no nie? I jakby... Czyli dla fanu tak zdecydowanie, dla fanu. Po prostu dla fanu. Stwierdziłeś, że
I to jest coś, przepraszam, bo to jest, jestem gadułą taką, jeżeli bardzo mówię dobrze o czymś, co mnie jakby, wiesz, nakręca. I ten fan jest bardzo ważny w tym. Jakby wręcz powiedziałbym, że w Zumbie jest najważniejszy. Zgadzam się z tym. To znaczy, to jakby odróżnia nas, no bo znamy się ze świata tanecznego, prawda? Że jakby kiedy tańczysz, to jakby, jakby bardziej stawiasz nacisk na naukę i ten element jest dydaktyczny ważniejszy i fan wynika z tego, że ludzie się uczą. Rozmawialiśmy przed, przed wywiadem, jaka jest na strategia twoja na warsztaty, ile się trzeba nauczyć, żeby mieć z tego satysfakcję, a w Zumbie jest inne podejście, czyli fan jest podstawowy, fan jest pierwotny, a nauka jest tym, co jest przy okazji. Czyli jakby na odwrót, czyli jakby zabawa, znaczy zabawa jest podstawa pierwotna, a jakby nauka wtórna, a nie pierwotna. Czy w ogóle uważasz, że to jest element jakby sukcesu też Zumby? No bo jakby sam umysł nasz jakby poprzez zabawę uczy się najlepiej. Tak? On bardzo szybko akceptuje to, co się dzieje i bardzo szybko robi postępy. Słuchaj, lubię myśleć o tym, jak o nauce języka. Okay. Możemy na przykład uczyć się przez 8 lat języka angielskiego po polsku, tak? I pani nam tłumaczy wszystkie tam gramatyki, składnie, uczy nas słówek, zaliczamy klasówki, cały czas po polsku się go uczymy, kolejne etapy i potem wyjeżdżamy do Anglii i sobie, czy tam nie wiem, do kraju anglojęzycznego staramy się tym sobie radzić. Lub też nie umiemy nic, wyjeżdżamy do kraju jakiegoś, który się mówi po angielsku, lub też po prostu uczymy się z native speakerem, czyli po prostu tylko z nim rozmawiamy i pół roku i umiemy mówić. Dokładnie. I jakby wiesz, to są dwie drogi i mam takie wrażenie i też lubię myśleć, że jakby nie ma dobrej, złej, po prostu są osoby, dla których to jest lepsze, a są osoby, dla których to jest lepsze. I tak samo jest z tym, prawda? W Zumbie tańczysz od początku i starasz się nauczyć tańczyć, oczywiście jak chcesz coś więcej, no to już tam, tak, idziesz do szkoły tańca, a w szkole tańca jakby ten element dydaktyczny jest... Jest odwrócony. Jest odwrócony, tak? I ten fan przychodzi jakby później, tak, jakby... No oczywiście to... niektórzy czerpią fan z nauki, to jest też oczywiste. Dokładnie. No ciężko się uczyć, nie mając tego fanu i zmuszając się do tego w jakikolwiek sposób. Okej, ale Zumba to też, wiesz, no jest sporo emocji. Jakie ty spełniasz w ogóle potrzeby emocjonalne, robiąc to, co robisz, jeżeli w ogóle chodzi o Zumbę? Co tam się pod tym kryje, wiesz? Bo to jest jakieś, wiesz, człowiek idzie za swoimi potrzebami gdzieś tam. Potrzebuje kurczę, jakiegoś... Wiesz co, to jakby to niedawno odkryłem w ogóle, bo też ty w sferze, ty się poruszasz też mocno w tej sferze duchowej, ja ją nazwę, aczkolwiek jakby no to jest to sfera powiedzmy pozamaterialna, pozacielesna, bo jesteś hipnoterapeutą, prawda? Tak jest. Ja miałem podobną przygodę z numerologią i bo strasznie się z tego, no mogę powiedzieć, że naśmiewałem i jakby było to dla mnie śmieszne i Kasia chodziła do numerolożki i miała tam swoje te, wiesz, tam różne rytuały z tym związane, no i ja tak trochę miałem z tego takie podśmiechujki, że tam, wiesz, a dzisiaj jest tam 14 marca, to pewnie, wiesz, musisz zrobić smaczny obiad, no nie? Okay. I tak dalej. I ona mówi, wiesz co? Przestań pierdzielić, tylko weź pójdź raz po prostu, ja ci zapłacę. Jak ci się, wiesz, jak stwierdzisz, że to bzdura, no to powiesz, że bzdura i taką będziesz ten, a teraz tak trochę gadasz, nie wiesz o czym. Ja mówię, no dobra, no to dawaj tą wiesz, tą, nie wiem, co się nazywa, wizyta, nie wiem, jak się, co u numerologa, spotkanie. To jest jakaś sesja. Sesja, tak. Poszedłem, no i powiem ci, że byłem w szoku, to znaczy taki trochę, ja poszedłem bardzo wątpiąc i tak pod kpiąc takim nastawieniem, że no dobra, co ja tu dawaj, zobaczę? Dawaj, się dzieje. I powiem ci, że z każdą minutą coraz szerzej otwierałem oczy. I teraz mogę tylko, jedyne co mam komuś powiedzieć, jak wyszedłem stamtąd, to iść do numerologa, no nie, jeżeli masz jakieś problemy. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jakby każdy z nas jest do czegoś predestynowany. Już jakby, już pal 6, czy to ta data urodzin dodana do siebie, wyznaczająca tą drogę życia, jak jest w numerologii, ma to znaczenie. Ważne jest to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że każdy z nas nie jest do wszystkiego, tylko jakby do pewnych konkretnych rzeczy. I moją taką drogą jest droga numerologicznie, jest to droga mistrza, czyli ale nie wiąże się z tym, że jestem jakiś dużo lepszy od innych, tylko ja mam innych uczyć. Czyli jest to taka droga, która
dla siebie nie jest może najbardziej wdzięczna i jakby nie jest taką, wiesz, drogą konsumpcyjną, że gromadzisz jakieś tam bogactwa, bo takie oczywiście też są te drogi czy przeznaczenia naszych dusz, te wibracje, to się nazywa profesjonalnie. Moja wibracja to jest wibracja 11, czyli właśnie wibracja droga mistrza, czyli ja muszę uczyć, dawać od siebie, a w ogóle takim już takim moim jest help, no nie, że jakby... Okay, pomóc innym jakby w tym, co robisz, jakby tak, w dzieleniu tak, się. Tak, tak, okay. Że jakby ta pomoc jest jakby u mnie podstawowa. I stąd jakby dla mnie naturalne było nauczanie ten. I ja w ogóle przyszedłem bardzo szybko tą drogę od bycia od przyjścia na zajęcia do zostania instruktorem. I w momencie poprowadzenia pierwszej piosenki ja już wiedziałem, że to jest ten fan zajęć, który ja chcę mieć i już nie chcę wracać na drugą stronę. Jakby nie chcę jakby prowadzić. A wiele osób prowadzi piosenkę i wraca, jest super, się cieszy jako kursant i jakby jest na tym. Ja chcę uczyć, w ogóle uwielbiam przekazywać wiedzę. W ogóle dla mnie, jak ktoś zrobi coś dzięki mnie pozytywnego, to jakby jest najlepsza akcja. Ale to jak też się odchudzi, jak nie wiem, jak coś załapię, jak stworzę event i potem ludzie powiedzą, że był najlepiej spędzony czas, to ja po prostu mam banan, to jest dla mnie największa nagroda. To też jest widać po tobie, tak? Dlatego też z mojej perspektywy patrzenia na to, co się dzieje, no bo nie ukrywajmy, bardzo mało jest ludzi, jakby kategoria zumby nie leży też jakby w mojej jakby branży, natomiast są ludzie, którzy, jest ich bardzo niewielu, ale są, którzy mają coś wyjątkowego, tak? I u ciebie ewidentnie jest taką wyjątkową rzeczą, że ty dzielisz się jakby takim czystym sercem i nie da się tego oszukać. I teraz pytanie, czy faktycznie poszedłeś tą drogą pod kątem właśnie numerologii, znalazłeś i tylko teraz się dowiedziałeś, że to jest tak, tak, tak jakby. To jakby uporządkowałem w swojej głowie. Tak, i jakby idziesz w tym i to, co mnie ciekawi, skąd ta właśnie szczerość u ciebie wynika, bo dla mnie to jest mega szczere to, co robisz, wiesz, jeżeli tańczysz, uczysz tańczyć ludzi, wiesz, uczysz ich zumby, uczysz ich jakby patrzenia na siebie z innej perspektywy, no to trzeba mieć jakąś taką predyspozycję. Co to jest za predyspozycja? Poza tym, że chcesz być nauczycielem i mistrzem. Znaczy, wiesz co, jest też tak, że jakby nie wiem do końca, to jest trudne pytanie, natomiast mam też pewną przewagę taką ze względu na moją wiedzę, ponieważ ja kiedy kończyłem liceum i poszedłem na studia, jeszcze zdawałem starą maturę, taki jestem stary, to wszedłem na studia i miałem kilka jakby do wyboru i tam dość dobrze się uczyłem, bo byłem pilnym uczniem, więc kilka kierunków i z bardzo szerokich rozstrzałów, które wynikają tak naprawdę z tego, że moi rodzice są z dwóch różnych światów. Znaczy moja mama jest reżyserem teatralnym i scenarzystą filmowym, a mój tata jest inżynierem i konstruktorem i pracował całe życie w ośrodku badań i rozwoju. A teraz, to ciekawy miks. Dokładnie. W związku z tym w związku z tym składałem papiery, bo wtedy się jakby na każdy egzamin osobno płaciło, na kulturoznawstwo, na wiedzę na kulturze na uniwersytecie, na informatykę, stosunki międzynarodowe, i na jeszcze zapomniałem na jeszcze jeden kierunek, dziennikarstwo. Tak? I to były moje jakby pełne, jakby to na co się składałem. I dostałem się z tego, co pamiętam, chyba na wszystko. I oczywiście wybrałem kulturoznawstwo. No jakże by inaczej. Bo moja mama powiedziała mi: słuchaj zawsze głosu serca, nie podążaj za rozumem, jakby wiesz, takim tym czysto, jakimś takim matematyką, idź to, co chcesz robić, jeżeli chcesz jakby się rozwijać, że kultura to jest to, co jakby cię ten fascynuje, to jakby idź i poszedłem na kulturoznawstwo, bo to był taki okres, w którym jakby chciałem być krytykiem filmowym i w ogóle filmoznawcą. To był taki moment, który film mnie najbardziej fascynował, czyli też taka jakby też taka jakaś ucieczka od rzeczywistości. No i do czego zmierzam? No i te studia nie dają przyszłości, jak się spodziewasz, bo tam Kaśka zawsze do mnie mówi: kurde, nie poszedłeś na informatykę. Wiesz, no pewnie byśmy się nie spotkali, gdybym poszedł na informatykę, ale poszedłem na kulturoznawstwo i tam jest to, co wynosisz z tych studiów, to jakby jak funkcjonuje człowiek. To jest taka mega nauka o człowieku. O wszystkich religiach tak naprawdę, a i o każdej. O tym w ogóle wiesz, bo na przykład nie wiem, czy wiesz, ale zabawa
to czym jest zumba, to leży w ogóle, to jest też ciekawe, bo to chyba dzięki temu tak dobrze rozumiem, leży u fundamentów kultury, wzorów kultury. Tak. Ruth Benedict taki tekst napisała: zabawa jako źródło kultury, czyli ta zabawa jest podstawa i zumba jest połączeniem dwóch typów zabaw. Pierwszą jest naśladownictwo, czyli mimikra, czyli w którym ty naśladujesz i to jest od zawsze ludów pierwotnych, czyli tak, mówimy ewolucyjnie tutaj o, to przekazujemy. Tak, zwierzęta i tak dalej, czyli ty małpujesz instruktora, to jest jakby jedna rzecz, jak naśladujesz, i illings. Czyli taki sposób, w którym szaman wchodzi w trans przez utratę równowagi, przez błędnik. Oczywiście oryginalnie robi się to w ten sposób, że on nie je przez tydzień, nie pije, więc cierpi jakby różne tam tutaj umysłowe stany ze względu na przykład na odwodnienie. Potem się go obraca wielokrotnie, bardzo szybko i on dostaje transu poprzez utratę błędnika. I w zumbie jest coś takiego. Jest taka doza jakby tego małpowania, ale też tego szaleństwa, w którym ty się zatracasz, w którym utracasz ten błędnik, w którym masz ten taki jakby moment, w którym się przestajesz kontrolować. Tak, czyli moment, w którym przestajesz też oceniać jako tako siebie. I ja też w to wchodzę na zajęciach. Potrzebuję chwili, żeby w to wejść, ale jak wchodzę, to mam taką swoją fazę i jakby wtedy jakby wszystko znika. I jakby ja w to tak mocno wchodzę, że normalnie no, nie wiem, są to... Ciężko jest to opisać po prostu jakby, tak? A jakbyś miał dać taką wskazówkę osobom, które właśnie uczestniczą w tych zajęciach, to w jaki sposób mogą się zamknąć do wewnątrz, jakby właśnie stransować, nazwijmy to w ten sposób? Jak jesteś w stanie to przekazać z takiego emocjonalnego punktu, bo to, co mówisz, jest bardzo cenne, bo tutaj okazuje się, że pod całym tym zewnętrznym pryzmatem, jak ludzie to oceniają, jest niesamowita głębia tak, tego, co mówisz. Bardzo specyficzne psychologiczne uwarunkowania też tego, jak, dlaczego to działa i dlaczego to ma takie w ogóle wzięcie. Trzeba to rozumieć trochę jak... nie chcę przeintelektualizować, bo strasznie tego nie lubię, czyli wiesz, kiedy ludzie czytają, nie wiem, wiersz Kamila Krzysztofa Baczyńskiego tam i wiesz, i się doszukują treści, których być może tam nie ma, zawsze miałem takie odczucie na języku polskim, ale są te wszystkiego rodzaju, wiesz, ryty przejścia, są różnego rodzaju, wiesz, spuścizny po świętach, takich obrządkach pogańskich, które mamy i są bardzo mocno w nas zakorzenione kulturowo. Tak jest. I dużo rozmów z Pawłem Kucharczykiem, DJ-em Edem Szynszylem dało mi na temat tego w ogóle, czym jest występowaniem. Otóż dla artysty scena to jest ołtarz. Tak, to jest świętość. No właśnie. I jakby, jeżeli ty wychodzisz na nią i przekroczasz jej próg, czyli tą sferę linearną, czyli tą między schody, prawda? I wchodzisz na scenę, jesteś jakby na ołtarzu i od tego momentu jakby znika ten świat, jesteś tylko ty i ty, ci ludzie, dla których ty jakby jesteś, no nie? I tu jakby tworzy się ta magia. Okay. I tak naprawdę pierwszą rzeczą, jaką mógłbym powiedzieć ludziom, to co powoduje, że ty jakby potrafisz to zrobić, to jest to, co teraz powiedziałem. Czyli jeżeli oglądasz ten podcast, przepraszam, to nagranie na YouTubie, lub słuchasz tego podcastu, tak, to już ci daje to narzędzie, żeby to zrobić. Tak samo jak są dwie odporne, wiesz o tym, reakcje na stres. Jedna to jest taka, że uciekasz, a druga to jest taka, że się zatrzymujesz i ten. To właśnie to, że ja ci to komuś powiedziałem, to powoduje to, że masz te dwa wybory. Tak, ze świadomego punktu możesz do tego i teraz stajecie przed wyborem, czy wchodzicie na scenę i jesteście instruktorem zumby i po prostu robicie ruchy, czy wchodzisz na scenę i jak leci ten reggaeton, to ty stajesz się, jesteś w Puerto Rico i jakby czujesz ten klimat, czujesz, wiesz, swąd papierosów zatłoczonego, wiesz, klubu, wiesz, kiepski rum leje się tutaj, wiesz, strumieniami, laski poubierane w krótkie jeansowe spodenki tańczą, wiesz, gdzieś tutaj, wiesz, po kątach, często, gęsto, wulgarnie jakieś pereo i ty wchodzisz, jesteś, wiesz, tutaj prawdziwym twardzielem, wiesz, w Puerto Rico impreza jest zakazana, bo przecież leci reggaeton, którego nie można słuchać,
i jakby wchodzisz w choreo. I to jest zupełnie innego rodzaju wejście, niż kiedy ja wychodzę i ha, jest taka śmieszna chorełeczka, którą zrobił taki, wiesz, tam koleś z Argentyny, bardzo fajny chłopak taki, i tu dwa w lewo, trzy w prawo i dwa podskoki, no nie? Dokładnie. Jakby i to, co masz w głowie, kiedy ty tańczysz, ludzie to od razu czują. Tak. No jeżeli robisz to z taką intencją, o jakiej mówisz, jesteś w ogóle w stanie nazwać to, odważyć się na takie słowa, okej, zumba jest dla mnie duchowym przeżyciem jakiegoś pewnego rodzaju? W ogóle czy jest to za daleko idąca teza? Strasznie bym nie chciał tego robić, bo jest też tam element zabawy, więc... Tak, ale duchowość wcale nie musi się wiązać z tym, że to jest coś nad, wiesz, wielkiego. Duchowość też powinna mieć taką swoją formę zabawy. Dla mnie duchowość, tak jak ja to rozumiem, jest to sposób zamknięcia się do wewnątrz i przeżywania swojej... opuszczenia tej takiego pryzmatu zewnętrznego, a przeżywania siebie takiego prawdziwego, jakim jesteś i wchodzenia w ten to stan. W tym kontekście tak. To w okay. tym kontekście tak, bowiem jakby w zumbie moim zdaniem najważniejsze są te emocje. Jeżeli ty masz je prawdziwe i tą prawdę jakby od ciebie bije ze sceny, to o czym ty powiedziałeś, no nie, to jakby ten. Bo tak naprawdę to ja do tej pory, Daniel, szczerze rozmawiamy, no nie? Ja nie wiem, dlaczego ludzie tak chętnie chodzą do mnie na zajęcia, oglądają moje filmy i tak dalej, bo ja mam dużą dozę jakby pokory, krytyki, świadomości tego, że są lepsi ode mnie i są. I mówię to jakby z tutaj siedząc, jakby mogę wymieniać nazwiska, pokazywać kto co robi lepiej i jakby zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast nie wiem czemu tak jest i jakby do końca tego nie rozumiem, przy czym też dodam, że jakby to jest chyba dla ludzi ważne, bo jest bardzo mało instruktorów zumby, którzy są gdzieś tam rozpoznawalni, a nie są tancerzami. Ja nie jestem tancerzem i w jakiś sposób ludzie to kupują. Bo rozumiem, że można kupować tancerza, bo ma świetne ruchy. To się nigdy nie wydarzy, nigdy nie kupią tego. No i ja mam niezłe, myślę, że mam niezłe, bo też lata zrobiły swoje i jakby wiesz, ja miałem to, co tego innym powiedzmy brakuje na początku i musiałem ciągnąć resztę, a nie na odwrót, czyli jakby te emocje, tą prawdę, to o czym ty mówisz, to ja miałem to od początku i w zasadzie musiałem gonić umiejętnościami. Miałem bardzo często tak, tutaj wspomnę o Angelice Kiercu, którą oboje znamy, że mówię do Angeliki tak, słuchaj, ale mam świetną choreukę. Ona mówi, to zatańcz. Ja mówię, to ja nie umiem. Ja mówię, ja ci mogę powiedzieć, jak ona wygląda i ty ją zatańczysz. Super. Wiesz co, i tutaj nie myślałem... Teraz już trochę umiem, ale... Wiesz co, nie myślałem w ogóle, że zejdziemy na taki temat, bo to jest jeden z moich ulubionych tematów. Też jak kiedyś broniłem sobie też taką pracę na hipnoterapeutę, to takim głównym założeniem było, co czyni daną postać ikoną czegoś. I okazuje się w ogóle z każdego względu, że ostatnią rzeczą to jest właśnie technika, umiejętności i sposób, w jaki to wykona. To jest ostatnia w ogóle rzecz. Dwa, i pierwszą rzeczą, jaką zawsze ja mówię instruktorom tańca, w momencie, kiedy wychodzisz na zajęcia i chcesz nauczyć tańczyć, jesteś na przegranej pozycji. Ponieważ ludzie mają zupełnie inne oczekiwania wbrew pozorom tego i podążają za charakterem, za charyzmą, za szczerością i tego nie musisz pokazywać. Ty po prostu jesteś taki. Jeżeli próbujesz oszukać sam siebie na scenie, próbujesz oszukać sam siebie w tym, co robisz, czyli robisz to na siłę, dla pieniędzy stricte, tak? Bo co innego jest robienie czegoś dla pieniędzy, a co innego robienie tego z pasją i przez to są pieniądze. Nigdy nie robię niczego dla pieniędzy. Dlatego tak to jest, ale tak też ludzie, wiesz, bo zauważ, jak wychodzi ci czasami artysta i zrobi 50 tysięcy sal, w ogóle technika genialna i tak dalej, i ludzie na to patrzą, no fajne. A wyjdzie ci ktoś, kto po prostu siądzie na krześle i mają ciary, nie? I to jest ta różnica w tym, że to nie chodzi o technikę, nie chodzi o to, czy ty potrafisz tańczyć, czy nie. Chodzi o to, co ty chcesz tym przekazać, tak? I ten przekaz jest ważniejszy ponad to, co potrafisz. I tylko takie osoby zaczynają wchodzić coraz wyżej w hierarchii ludzkiej, tak? Bo są szczerzy z tym, co robią i przekazują wartość, a nie to, co zewnętrznie się nauczyli. Ta wartość zewnętrzna jest tutaj dodana. Ciekawe to, co mówisz. Natomiast jakby ty chcesz powiedzieć dwie rzeczy a propos tego, co powiedziałeś. Mówisz, że jakby technika nie jest ważna. Ja jak prowadzę, to też jest tak, że jestem perfekcjonistą. Bardzo dbam o szczegóły i jakby zresztą oboje z Kasią tak mamy. I to wiesz, to chodzi o to przesuwanie, czyszczenie planu i tak dalej. Tak. I jakby
Może nie jest ona super, bo na przykład, wiesz, ty się ruszasz dużo lepiej ode mnie, ale zawsze robię to na maksa. I dokładnie. Nie jest, znaczy może nie na maksa, tylko, no bo na maksa bym po prostu, wiesz, po 3 minutach bym nie musiała Erka przyjechać. I wiesz, jak to jest z tańczeniem, jeżeli masz godzinę poprowadzić zajęć, to nie możesz na maksa, no to jest niemożliwe. Ale staram się to robić najlepiej, jak umiem i ludzie widzą jakby ten procent, te starania, widzą ten mój pot, to moje zaangażowanie, to moją emocję i oni to chłoną. I ja powiem ci, że dla mnie lekcja zumby do poprowadzenia jest prosta. Mm-hmm. Event jest do poprowadzenia łatwy pod względem, wiesz, ruchowym, technicznym i tak dalej. Natomiast ja kończę go wycieńczonym emocjonalnie. I nie ze względów ruchowych, dokładnie. Tak. I bardzo ciężko jest też, wszyscy zawsze mieli na mnie pretensje, mieli do mnie, że o, a potem idziesz na afterparty i taki jesteś zawsze, wiesz, że siedzisz, że coś tam, no nie, i po prostu, a to mnie tak kosztuje, tak spalam na scenie, daję z siebie tak dużo, że nie jestem w stanie, czy na zajęcie, że nie jestem w stanie potem jakby, wiesz, w tym afterparty uczestniczyć. I tak się utarło u nas, w ogóle z Kasią mieliśmy takie, że jak słaby event, to zajebiste afterparty. Jak zajebisty event, to na afterparty wszyscy boom, no nie? I wbrew pozorom emocje kosztują dużo więcej niż nawet ruch fizyczny, bo one naprawdę wydatniają z człowieka to, co w nim siedzi, to energetycznie kosztuje niesamowicie dużo. Tak? I tutaj faktycznie, no, to do tej techniki wracając, technika jest bardzo ważna, natomiast ona nie może stać jako priorytet wykonawczy i to, że ona stanowi podłoże, nie wiem, tancerza, czy taki główny nurt, a emocje są pod tym. No nie? Priorytet techniczny pod względem bezpieczeństwa jako zajęć. Jest to ważny element. To jest ważny element. Tak, natomiast na nim człowiek nie stanie się ikoną. Na nim się nie staje fenomenem. Nie, może być najlepszy na świecie techniczny, ale może robić w cimiu, w piwnicy zajęcia, tak? I nigdy stamtąd nie wyjść realnie, bo nie ma tej szczerości siły przebicia. Można by kiedyś się zastanawiać w ogóle, jak taka jest piramida potrzeb Maslowa, no nie? No można by zbudować taką piramidę jakby takiego, wiesz, właśnie tancerza, takiego prezentera międzynarodowego i co leży jakby u podstaw, żeby to zbudować. A byłoby to ciekawe. Prawda? Teraz jak rozmawiamy o tym, czy na przykład, wiesz, czy właśnie bezpieczeństwo jest w samym dole, czy nie, na przykład, no wiesz nie? Wiesz co, wydaje mi się, że byłoby najniższych, tak. Bo chyba ta podstawa, że pomagać, a nie szkodzić, to jest jednak jest, nie jesteśmy wprawdzie lekarzami, ani ten, ale jednak to, zresztą ja pamiętam, jak kiedyś żeśmy indywidualne lekcje brali, ja nie wiem, czy pamiętasz, w Stryficie, tłumaczyłeś, że i tu uważaj, bo tu się uszkadzasz, no nie? Mhm. I to było dla mnie cenne w takim kontekście, bo odebrałem to jako taką troskę o to, że chcę, żebym długo prowadził, bo jednak obaj spotykamy się z takich instruktorów, którzy 2-3 lata gdzieś tam błysną. Tak, i znikają. I ich nie ma, no nie? A jakby wiesz, a tutaj niektórzy, wiesz, ciągną ten swój, pchają ten swój wózek. Tak jest, dokładnie. Ale to w takim razie, wiesz, ta historia pięknie nam się zgadza. Jaki w ogóle byłeś w takim razie przed zumbą? Co z ciebie był za człowiek? Jaka tam była w ogóle taka ideologia życiowa? Bo ona się zmieniła. Zumba, sądzę, chyba może tak powiedzieć, że zumba zmieniła twoje życie, swój sposób patrzenia w ogóle na świat. Zdecydowanie. W ogóle jest też bardzo, ważna, bo to jakby jest ten wielowątkowość. Ale tak by za chwilę dojdziemy do tego, bo tutaj bardzo ważny jest ten aspekt ludzki. Tak? Mhm. Wcześniej w ogóle przed zumbą ja pracowałem, no wiadomo, uczyłem się, wtedy studiowałem i jednocześnie pracowałem w sklepie z grami. Mhm. Czyli to były takie gry bitewne, czyli jakby nie komputerowe, ale gry z żywym oponentem, które cały czas są moją pasją, bo ja uwielbiam strategię i te wszystkie takie, wiesz, to taki klimat trochę jak się na filmach tam historycznych, prawda, jest ten namiot dowódcy, jest taka makieta, gdzie są jakieś takie, wiesz, ustawione, powiedzmy, figurki reprezentujące oddziały armii generała i adwersarza i gdzieś ci tacy panowie podchodzą i przesuwają, te armię pokazują, a on siedzi się głowi tu, gdzie jakby co posłać, to ja właśnie jakby tak działam, czyli mam makietę, mam innego generała, na którego przeciwko stoję i gdzieś tam ruszamy modele. I wiesz, moja kawaleria szarżuje ze wzgórza na twoich łuczników. No nie podejrzewałbym cię I byłem, i jakby wspólne było to, że jakby od razu byłem takim jakby
organizatorem, czyli ja organizowałem ligi, organizowałem turnieje, Mistrzostwa Polski w kilka gier i byłem taką dosyć znaną osobą w ogóle w fandomie figurkowym. Do teraz jestem takim, że wiesz, że jakby. Czyli że cały czas funkcjonujesz w ogóle w tym. Cały czas funkcjonuję jakby mniej, no bo wiadomo, że jakby to się te relacje, ale mam cały czas jakby kontakty z tymi ludźmi, cały czas gram. We wtorek się umówiłem na Akademię Nowej Gry, żeby się podszkolić. No to grubo, powiem ci w takim razie. Wiesz, jedni grają w szachy, a inni. A ty po prostu idziesz, zakładasz zbroję i ten. I oczywiście do gry. Zastanawiam na tym, czy to nie jest jakiś odskocznia od tego wszystkiego ruchowego, co robię, że lubię sobie w pewnym momencie jakby się, wiesz, porelaksować, podłubać sobie, wiesz, figurki i poprzesuwać te ludziki i wiesz. No ale to, słuchaj, no, jest to jakby pasja, bo ale to chciałbym w takim razie nawiązać do tego, bo na pewno miałeś takie momenty, gdzie chciałeś skończyć z tą zumbą. Tak, zdecydowanie. I teraz, czym to się objawiało w ogóle, co doprowadziło realnie do takich trudnych chwil? Bo jednak jest to bardzo ważny aspekt twojego życia. Ból, daje zdecydowanie. To znaczy bycie instruktorem, znaczy nie wiem czy tańca, bo jakby nie spotykałem się, ale podejrzewam, że też. Byciem instruktorem, jakby rozmawiam z kolegami fitness, trenerem personalnym czy instruktorem tańca, jest to jedna wielka, niekończąca pasmo bólu. I mówię tutaj o bardzo mocnym bólu fizycznym. Teraz wiesz, że mam kontuzję i właśnie rozmawiamy i siedzę, co od niedawna siedzę. I leżę. I leżę. I jakby nie mówię o tej kontuzji, bo to jest jakby najpoważniejsza kontuzja w ogóle, jaka przydarzyła mi się w moim prowadzeniu. Natomiast podczas jakby tej kontuzji lekarz mi zadał pytanie, proszę pana, czy pan nie zauważy, że ma pan zwrotnienie biodra i pana to biodro boli. Ja mówię, proszę pana, ja jestem instruktorem i mnie codziennie coś boli. No, dokładnie. I widzę, że potakujesz głową i to są przez lata po prostu pospinanych mięśni, które nie są w stanie odpocząć i to, o czym ty mówiłeś, czyli o tych pieniądzach. Ludziom się wydaje, że jak ktoś bierze za, nie wiem, godzinę zajęć, tam nie wiem, 170 zł załóżmy, tak, czy 200 za jakieś tam, czy za event 500, czy nawet 1000, to, że to są jakieś wow, ile to jest pieniędzy i wiesz, albo ci przeliczą na przykład, to jest moje ulubione, że wiesz, 50 zł wejściówka na event razy ilość osób jaka była, no to sobie ktoś tam zarobił. Teraz wiesz, że zbierałem na operację, bo nie miałem tych pieniędzy i zobacz, mówisz o mnie w samych superlatywach jako o instruktorze, tak? A jednak siedzimy tutaj u nas w studio, które jest jakby naszym domowym studio, co by nie mówić. Nie rozmawiamy w naszej willi w Konstancinie, wiesz, przy basenie, no nie? Wiesz, ty też nie przyjechałeś do mnie Mercedesem GLC, jakby niestety, aczkolwiek jakby tutaj życzę ten. I rozumiesz, co chodzi? Tak. To znaczy, gdybym na przykład był nie topowym instruktorem zumby, a na przykład topowym sprzedawcą Prince Polo, nie wiem, czy to może pójść, topowym sprzedawcą wafelków. Wafelków. Polo Prince. Wafelków książę, tak? To myślę, że miałbym dużo lepszą sytuację finansową ekonomiczną. No, jest taka perspektywa, że wydaje się, że tyle w ogóle rzeczy, tyle ludzi się przewija i tak dalej. Tak, tylko w ogóle tutaj co w ogóle wiesz, tu se robisz sesji, wiesz, w windzie, tutaj cię zaprosili gdzieś, wiesz, wiele tych rzeczy po prostu się dzieją, ponieważ jesteś tancerzem, więc masz energię, młodość, siłę, witalność, wiesz, więc zapraszają cię na, wiesz, na wiele rzeczy, na wiele cię, wiesz, wkręcają, jakiś, wiesz, super eventów, no nie, ale to jakby... No nie przekłada się w ogóle jakby Życie jest mega kolorowe, mega ciekawe, ale jakby... Ale też trzeba mieć energii do tego, to łatwo się mówić, ale żeby wydobyć tak dużą energię na tak dużo rzeczy, no to trzeba naprawdę nieźle popracować, zarówno ze swoim mentalem, jak i ze swoją osobowością, bo bycie cały czas na piedestale i na uśmiechu i na, mało tego, na dzieleniu, wywalaniu tego dla innych,
kosztuje dużo więcej niż po prostu 8-godzinny system pracy. Tak jest. Tak, tak jest. I ciągły kontakt z człowiekiem. Ludzi się przewija bardzo dużo, oni też mają swoje problemy i cię nimi też obarczają, bo instruktor zumby gdzieś w pewnym momencie jest psychologiem, wszystkim, trenerem, tak, ojcem, bratem, wiesz, zwierzają ci się ludzie, prawda? Mnie nie. Na szczęście nie. Nie? Nie? Nie masz tak, że... Jak się zwierzają, to od razu w gabinecie. To ja wtedy na terapii od razu mam, więc ja mam obejście w tę stronę. Tak, ale to też jest to naturalne, bo jak ja byłem trenowałem różne sporty i wiesz, to trener był taki też ważną osobą w moim życiu, tak? I jego aprobata, tak? Mhm, dokładnie. Ale to powiedz mi, masz jakieś swoje rutyny stałe, które pozwalają ci utrzymać tą dobrą energię, bo to jednak jest mega wyczyn. Dużo cięższy niż tylko fizyczna praca. Czy masz jakiś taki stały punkt? Nie wiem, tak, od kontaktu z numerologiem bo mam taką rutynę, mam dwie rutyny takie energetyczne. Okay. Pierwsza to jest, że pod koniec dnia staram się, ja to nazywam, spalić ludzika. To znaczy ogólnie to, proszę Państwa, odprawiam czar. Tak. Czyli robię czar, na karteczce rysuję ludzika takiego, co ma, wiesz, ręce, nogi, ten, i piszę, że jakby odcinam od siebie całą energię złą, którą mi ludzie już wysłali, bo bardzo dużo ludzi ze mną kontaktuje, i go spalam. Okej. Okay. Mm-hmm. I uwierzcie mi lub nie, ale kiedy palę tą kartkę, to jakby ktoś ze mnie zdjął 100 tysięcy kilogramów, po prostu strzyka mi w kręgosłupie, jakbym zdjął olbrzymie, ciężki plecak, właśnie go zrzucił, jakby mi ze mnie spadły jakieś kajdany, i jakby spalam tą kartkę i koniec. Jakby ten popiół tam gdzieś tam mam zutylizować, takie są zalecenia. Słuchajcie, działa, nie działa, warto zawsze spróbować. I drugą rzeczą, jaką jest, to jest medytacja. Mam taką krótką jakby medytację prowadzoną na YouTubie, którą sobie tam, wiesz, odpalam. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy nie. Nazywa się to rozświetlanie komórek. Jest to medytacja taka, że sobie po prostu leżysz i wyobrażasz sobie jakąś energię, która wchodzi w twoje ciało i rozbija jakby złe rzeczy i ten. I to naprawdę pomaga gdzieś w tym całym kłębowisku tych całych energii, które są, mi ten sznurek energetyczny rozprostować. I daje to dużo. I jakby... Ja bym sobie nawet nie wyobrażał, że ludzie tak aktywni, wiesz, między innymi jak ty, ale jest dużo takich osób, nie wchodzą w ogóle w rejony medytacji i nie zatrzymują się na tę chwilę po to, żeby się naładować energetycznie, no bo jednak jest to mega duży wysiłek, z którego wiele osób nie zdaje sobie sprawy, co to znaczy być ciągle na takim pozytywnym vibe'ie. No nie? Tak, kiedy mamy już tak kompletnie dość z Kasią, to już tylko uziemienie z naturą, czyli po prostu musimy gdzieś wyjechać, wiesz, gdzie jest las, domek i mamy takie miejsce na szczęście i nie ma internetu. I piękne miejsce. Bo to też jakby w byciu instruktorem i w tej całym jakby, wiesz, tej całej takim, wiesz, gonitwie bam, 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 to tej całej akcji to też jeszcze dużo wchodzą social media. Tak. Które jednak są wymagające i też są tym takim energetycznym, wiesz, wampirem, który cię z ciebie ciągnie, bo to jakby chodzi o to, że wiesz, bardzo ludzie mocno wchodzą na ciebie, bo obserwują cię, bo chcą twojej energii. Tak, i ciągną, cały czas ciągną. No a więcej jest w ogóle na grupach wśród ludzi, więcej jest takich wampirów energetycznych, czy więcej jest takich, którzy dają? Jakbyś to porównał. Myślę, że to nie można, że są tacy ludzie, którzy tylko biorą, są tacy, którzy jakby tylko dają i są tacy, którzy jakby zachowują, najwięcej jest taki, którzy zachowują taki zdrowy jakby umiar, czyli jakby piszą pozytywne rzeczy, bo to mówimy, że dają, tak? Ale też czasem mają gorsze dni. I jakby to najwięcej takich jest ludzi. Czyli myślę, że jest tak zdrowo. Tak, czyli jest zdrowo u ciebie. Tak na maksa. Okej. Staramy się te takie toksyczne osoby, które się pojawiają gdzieś tam w internecie, gdzieś tam powiedzmy sobie, wiesz, już żeśmy się nauczyli, żeby nie brać ich problemów jakby na siebie, tak, bo bardzo długo tak robiliśmy i to po prostu. Ale to też szkodzi takim osobom wbrew pozorom, jak zabieramy ich problem na nasze barki. Nie pomaga. Nie pomaga. Dokładnie. Ty ogólnie jesteś, według mnie, uznawany za wrażliwą osobę, tak? Taką, która ma emocje na wierzchu. To jest dla ciebie atut? Przeszkadza ci ta wrażliwość, czy pomaga ci w realizacji twoich zamierzeń, twoich celów? Głównie chyba słabość. Okej. Głównie chyba słabość. Ale słabość do czego?
Czy słabość taka, że jesteś podatny na emocje z zewnątrz na jakieś właśnie, wiesz, ataki. Czyli jeżeli ty jakby chcesz dać dużo ludziom, na przykład ze sceny tej energii, no to i odkrywasz to serce jakby ten, to też jakby łatwo jest cię zranić, no nie? Czyli na przykład jeżeli ty wychodzisz, dajesz się, wyobraź sobie taką sytuację. Dwóch instruktorów. Jeden wychodzi i tak, wiesz, on będzie sobie tutaj trochę zumbę skakał, ha, 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 hi, hi, hi. I tam jakaś dziewczyna z tłumu mówi tam, wiesz, mówi, wiesz co, a mi to się nie podobało. No i ty sobie myślisz, no pewnie ci się nie podobało, bo ja sobie wyskoczyłem, zrobiłem sobie trochę ruchów, ha, ha, hi, hi, hi. I wychodzę ja. I ja tutaj wchodzę na tą scenę, na ten ołtarz, odnażam się ze wszystkich emocji, oddaję wszystko, co mam, wiesz, wiesz, daję to, co mam najlepsze, poświęcam się ten i ty mówisz, a wiesz co, dla mnie to było takie trochę słabe. I ty masz takie... jakby, rozumiesz, im ty mocniej jakby więcej siebie dajesz, im więcej sobie energii, tym bardziej cię boli na przykład ewentualne jakieś właśnie, wiesz, coś negatywnego, no nie? Oczywiście wiadomo, że to trzeba gdzieś tam sobie to jakby, wiesz, układać i ten, nie wiem, no, nie, po każdym komentarzu ten, ale jest tak, że ta wrażliwość jakby, no, jest wysoka, jeżeli chcesz jakby dużo dawać emocji. Nie ma takiej możliwości, żebyś ty sobie zrobił taką sytuację, znaczy mi się wydaje, albo ja nie umiem takich rzeczy zrobić, żeby jakby dużo tego dać, ale tak sobie, ale żeby w ciebie to mało się odbiło. No zazwyczaj jak się otwierasz, to otwierasz się w dwie strony. No nie? To mi w tą, to musi wtedy zadziałać. To jest korelacja też między ludźmi, która funkcjonuje w ten sposób. A zdarzyło ci się tak, że będąc, nie wiem, jako instruktor zumby, tworzyłeś awatara swojego, takiego, że jesteś w stanie rozróżnić na przykład siebie w domu od siebie tam? Czy bardzo się zmieniasz? Czy tworzysz jakąś taką postać stricte przystosowaną do... Oj, to wszyscy robią. To wszyscy robią, bo tutaj jakby wrócę do właśnie tego, do kulturoznawstwa i Erwin Goffman, człowiek w teatrze życia codziennego, czyli przyjmujemy fasady różnych aktorów w zależności od sytuacji, w których się znajdujemy. Czyli ja mam maskę syna, mam maskę przykładnego narzeczonego, mam maskę ojca, mam maskę Stefana instruktora zumby, mam maskę Stefana trenera personalnego, mam maskę Stefana, wiesz, dietetyka, gdzie w ogóle zakładam okulary wtedy, które są puste, że jakby, wiesz, więc są to wszystko role, w które się wchodzi. I we wszystkich tych rolach człowiek jest szczery, to jest najważniejsze, że oczywiście można być tym aktorem cynicznym, czyli tym takim, który jakby udaje, oszukuje, ale tak jak mówiłem, to jest momentalnie demaskowane, tak? Natomiast jakby, no, staram się w te wszystkie role, które wchodzę, jestem szczery i staram się ten cały set tych zapamiętać, no bo to na tym polega, że my jakby wchodzimy i tak jak fotele w Mercedesie zapamiętują ustawienie, tak więc my powinniśmy przywołać te ustawienia, które są, kiedy wchodzę na przykład na obiad do mamy, no nie? Bo nie zrobię, wchodząc na obiad do mamy, co na przykład zrobię na zumbie, no nie? Byłaby w lekkim, może byłaby, pewnie by się uśmiała. No pewnie na pewno. Okej, ale to miałeś takie zajęcia, w którym mógłbyś siebie nazwać, że właśnie byłeś nieobecny, taki, że tak, totalnie wyłączony z tego. Tak. Jak sobie w takich sytuacjach radzisz gdzieś tam, że wiesz, że musisz, bo to zazwyczaj nie musimy, bo chcemy to robić, idziemy za tą pasją, ale są takie dni, w których muszę to zrobić. To jest różnica między hobby, pasją a pracą i to jakby wiele osób mówi, że o, ale ty to masz super robotę, wiesz, przychodzisz sobie na zumbę, więc w zasadzie to taka praca, nie praca, bo ja to chodzę na zumbę dla przyjemności, a tobie też za to płacą. No jakby, myśl jest taka, że chodząc na przyjemności, to chodzisz wtedy, kiedy chcesz. Tak jest. I są takie dni, kiedy ja, wiesz, lecę na zajęcia po prostu na skrzydłach, typu, nie wiem, no mam fenomenalny humor, w ogóle uwielbiam to i ten, ale są też takie dni, kiedy na przykład, nie wiem, jestem chory, źle się czuję i normalnie bym nie poszedł i nie tańczył ja jako ja po prostu, ale są zajęcia i muszę na nie jechać i ciężko jest na nie dojechać, je rozpocząć. Natomiast ludzie, którzy na nie przychodzą, niezależnie jak wtedy byłbym w złym stanie, to oni, żeby na te zajęcia przyjść, to trzeba sobie zdać sprawę i ty, mam nadzieję, że drogi instruktorze, zdajesz sobie z tego sprawę, że oni poświęcają więcej niż ty. Tak, bardzo więcej. Dużo więcej. Bo ty przyjeżdżasz do swojej pracy,
Czyli tak naprawdę wykonuje stały element swojego życia, bo umówmy się, że każdy musi pracować w jakiś taki lub inny sposób, a oni są jakby w sferze przyjemności, czyli to jest ich wolny czas, no nie? I jakby oni, żeby tam przyjść, to musieli przełożyć, wiesz, nie wiem, często mają jakieś karkołomne układy z mężem, że on tu chodzi na boks, a tu na judo, a ty możesz przez to wyjść dwa razy na zumbę, no nie? Albo wiedziesz dzieci do mamy, albo pokonujesz pół miasta, żeby znaleźć się w tych zajęciach, albo ja sam jak chodziłem na zumbę, to pamiętam, że były zajęcia w poniedziałki i w środę i o ile między poniedziałkiem a środą to spoko, to między środą a poniedziałkiem, to ja gdzieś przy sobocie to już no gdzie ta zumba, co ta zumba, a jeszcze nie daj Boże instruktor miał zastępstwo, no to w ogóle to w ogóle pogrzeb. No bo to przecież odpadła jedna zumba z całego, z dwóch w tygodniu tylko. Czyli masz dobrze perspektywę jednej i drugiej strony, tak? Tak. Jak to działa. Dla ciebie to jest czasem to, że ty robisz podczas jednego tygodnia 9 zajęć, to jest jedna godzina i sobie myślisz, a jedna godzina nie poprowadzę, no trudno, to będę wystawię mniejszą fakturę do klubu. Jakby jest, mówię, myślę o takim instruktorskim, a dla osoby, która przyjeżdża na zajęcia, to jest nie ma mojego instruktora, chodzę tylko raz w tygodniu, bo na przykład w poniedziałki mi nie pasuje godzina, no to jest tydzień bez zumby. To znaczy ta osoba w miesiącu nie pójdzie 4 razy, a pójdzie 3. To jest o 25% mniej jej radości. Którą ty dajesz. Którą ty dajesz, dokładnie. I jeżeli ty sobie zdajesz z tego sprawę i widzisz tych ludzi, widzisz ich te uśmiechy, to uwierzcie mi, że nie ma takiego bólu i nie ma takiego jakby ten, kiedy osoba, która jakby robi to z misją, to jakby to zrobi. Oczywiście, jeżeli jakby tam jesteś, powiedzmy, nie wiem, panią pracującą w banku, niczego nie umuje, panią pracującą w banku i wieczorem ty jesteś instruktorem zumby, który raz, wiesz, dwa razy w tygodniu zrobi tam klas dla swojej grupy, no to jakby nie rozmawiamy o tego typu sytuacji, tylko rozmawiamy o tym, że ktoś jest, wiesz, zawodowym instruktorem pełną gębą robi tylko to. No piękne, ale to w takim razie gdzie jest ten cel, do którego dążysz? Bo tutaj już osiągnąłeś strasznie dużo. Czy mierzysz jeszcze w tym temacie gdzieś wyżej? Wiesz co? Kurczę, ciężko jest mi tutaj jakby powiedzieć, bo mam tyle pomysłów, że to jest jakby... Ale taki najbardziej dalekosiężny, taki, który na razie jest poza twoimi granicami. Masz taki cel w, tak, w tych stronach? Co tak to jest? Chciałbym, żeby były zajęcia odbywające się na Denzi, to ci mówiłem, no nie? Chciałbym, żeby były za darmo. Okay. Chciałbym, żeby udało się wytworzyć taką na przykład sytuację wśród, nie wiem, sponsorów czy jakichś osób zainteresowanych tym, żeby zajęcia mogły być za darmo. Chciałbym ci powiedzieć dlaczego. Tak? Dawaj. Przy pandemii, kiedy pojawiła się pandemia i my musieliśmy przenieść cały biznes do online, robiliśmy zajęcia takie, żeby ludzie nie zwariowali. Po prostu takie, bo to jest ten poczucie humoru, to trzeba było. Dokładnie. Robiliśmy szalone zajęcia. Robiliśmy grilla tutaj w środku. Wiesz, bo żeśmy pisali, że dzisiaj jest grill party. Robiliśmy masterclass ze spania online. To 37 minut żeśmy spali z włączoną kamerą. Cały czas oglądało nas non-stop 200 osób. No nie? Patrząc, czy się nie obudzimy. To też ciekawe. Ten. I mnóstwo rzeczy po prostu for fun i masa ludzi to oglądała. Mnóstwo ludzi to jakby szerowało. Mówiło, że świetnie, że pisało do nas, że dajemy im energię, że dajemy im jakby, wiesz, radość. No bo w tej chwili ludzie są tylko, mogą włączając to pudło, którego my nie mamy, są w stanie dostać tylko negatywną informację. Tak, dokładnie. To się tyle spaliło, taka jest powódź, teraz susza, weź włącz wiadomości i znajdź tam informację, że stało się coś dobrego. No nie, no to nie się znajdziesz. Nie mówi. To, no nie znajdziesz. To by nie miało sensu. No nie znajdziesz. I my chcemy być tymi pozytywnymi wiadomościami, chcemy nieść tą pozytywną informację i chcielibyśmy wyłączyć pieniądz z tego. Bo na przykład moim zdaniem pieniądze, gdyby Mercedesy dawali za darmo, kurczę, w sumie powinienem przestać mówić o Mercedesie, gdyby samochody rozdawano za darmo, to ja bym nie musiał, wiesz, pieniędzy żadnych zarabiać, no nie? W sensie... No tak. Niestety nie dają i niestety, wiesz, niestety nie da się płacić, wiesz, rachunków za prąd lajkami z Facebooka, w związku z tym trzeba jakoś ten, ale... Ale ja sądzę, że ta idea jest bardzo bliska temu, tak? Bo też macie teraz już fundację, też zaczynacie działać w tym coraz mocniej i sądzę, że lada moment gdzieś to marzenie ma szansę bytu. Tu też zwracamy się oczywiście do osób, które są zainteresowane tego typu akcjami. Jeżeli nie wiecie, o czym w ogóle tu mowa,
Odenzji musicie obowiązkowo zobaczyć pewne rzeczy, bo to nie jest normalne w pozytywnym słowa tego znaczeniu i daje niesamowicie dużo pozytywnej energii i takiej szczerej wibracji do ludzi, czego nam brakuje w takim codziennym życiu, więc jest to bardzo ważne. Tak, no właśnie do tego to fajne, co produkt internetowy, jakby, czyli my jesteśmy w stanie dotrzeć do osób, wiesz, które gdzieś tam sobie siedzą. Dużo też docieramy do osób, które przed boją się pójść na zajęcia, boją się otworzyć i my dajemy im to, jakby, że mogą się, wiesz, w swoim jakby towarzystwie jakby odnaleźć, a potem jak będą chcieli się z nami spotkać, to mogą przyjechać na obozy, które organizujemy i jakby się spotkać z nami, wiesz, face to face i poznać tych wszystkich ludzi z tej społeczności, którą budujemy internetowej. Nie wiem, czy ty w ogóle znamy się jak kręgi kobiet? Znajomość no coś takiego. Tak, no. To są takie, takie pozostałości pod takich, wiesz, sytuacjach, gdzie kobiety się zbierały i tam wspólnie szydełkowały, działały i się dzielę, rozmawiamy o swoich jakby wspólnych jakby problemach czy tych sytuacjach. I to jest taki krąg kobiet, czyli grupa, która, bo jakby jest Denzi, to jest prawda, wiadomo, też twór na Facebooku i też mamy grupę, która jakby jest jakby grupą, która jest niejawna, ale każdy może dołączyć. Jest dookoła zajęć i dookoła tych naszych rzeczy, które się dookoła tutaj dzieją. I to jest grupa osób, które są podobne jakby do ciebie, które też chcą trochę zrzucić, ale też nie za dużo, bo na przykład chcą zrzucić, ale jednocześnie pić wino i się dobrze bawić, bo tacy jesteśmy my, tacy jesteśmy ja z Kasią, jesteśmy też parą, co też powoduje, że przyciągamy pary i na przykład dużo ćwiczy też z nami chłopaków. Na obozy jeździ chłopaków i to jest w ogóle super, bo uciekamy od takiej zumby, która jest budowana w opozycji. W zasadzie wzrastamy w takiej opozycji, że zumba jest takim elementem trochę, że faceci, wiesz, tutaj się tańczą przed kobietami, one tam na nie patrzą i to są tacy mali chippendalesi, bardziej tańczący, mniej rozbierający, tylko wchodzimy w taką właśnie ten pozytywny vibe, że tak powiem, i to mocno z wykopem i jakby chcemy dawać tą pozytywną energię, tą prawdę, tą miłość, jakby otwierać serca ludzi i w ogóle widzimy to, że ci ludzie w to wchodzą i to jest najpiękniejsze, że oni jakby łapią tą ideę i w zasadzie wszystkie te idee, które nasze są, one nie są tak, że my sobie zamierzamy jakiś krok i go realizujemy, tylko on jakby wychodzi oddolnie i mówimy, ej kurde, ale nam dobrze idzie to pomaganie, załóżmy fundację. Wiesz, jakby, ej, my żeśmy zapuścili zajęcia, zanim powstało Denzi, my żeśmy puścili zajęcia te na Facebooku i one były za darmo, tak jak ci mówiłem, i ludzie wchodzili po prostu przez całą pandemię, my nie zarabialiśmy, ale stwierdziliśmy, że ważniejsze jest to, żeby pomóc, niż żeby w tym momencie mieć, jakby wiesz, co zarobić, no nie? I pewnie ktoś teraz, co tam, wiesz, ktoś, co jakby jest tą numerologiczną ósemką, czyli tą wibracją hajsu, tam mówi, i do tego głupku nie masz pieniędzy! Tak, nie mam, no i... Nie o to do końca chodzi. Nie o to chodzi, jakby, bo jakby nikt głodem nie przymiera, natomiast jakby wiadomo, że zawsze może być lepiej, natomiast jakby rozmawiamy o czymś innym, mam wrażenie, że o ogólno rozumianej miłości. Ja to tak jakby lubię czuć. Nie chcę wchodzić w strefę bardziej sakralną, ale jest ten jakiś pierwiastek taki, można powiedzieć, że boski, jakby w rozumieniu absolutu i energetyczności. Dokładnie. To powiedz mi jeszcze, jakie są twoje najważniejsze w takim razie tak na koniec wartości, którymi się kierujesz w życiu? Co ci daje tą podbudowę, tą siłę, jeżeli chodzi o twoje wartości? No na pewno miłość, prawda, pokora, szczerość, zaufanie, bezinteresowność. Wiesz, dużo ci powiem, że dużo osób wykorzystało jakby mnie jakby w tą taką moją naturalną chęć pomocy i wiesz, jakby nie wiem jak to nazwać, to, że ja zawsze jakby chciałem z ludźmi działać i tworzyć i wciągnąć i dużo osób to wykorzystało i to jest to, co jakby teraz uważam jest najważniejsze, czyli żeby właśnie ludzie byli bezinteresowni i żeby potrafili być wdzięczni. To jest najtrudniejsza emocja, która mam wrażenie, i to nie powiem czegoś odkrywczego, bo to przy pracy z dowolnym psychologiem, sięgając po większość książek coachingową w tej chwili, jakby to uczucie wdzięczności jest takim uczuciem, które zostało utracone i my... Dość mocno.
I my nie potrafimy być wdzięczni i trzeba nauczyć się być wdzięcznym i ja jestem wdzięczny wielu osobom za wiele rzeczy, między innymi tobie i jakby strasznie mnie dotyka w związku z tym, jak ktoś jakby nie odczuwa tego, wiesz, w drugą stronę, natomiast jakby rozumiem to, bo to jest bardzo trudna emocja i bardzo często ona przychodzi z czasem i uwierz mi, ale mnóstwo ludzi do mnie wraca po długim czasie i mówi, słuchaj, nie mówiłam ci tego wcześniej, bo najczęściej kobiety oczywiście, ale wtedy zrobiłeś dobrze i tak dalej, i tak dalej. I wracają. I to jest najwspanialsze, że ja mogę się poszczycić tym, że jestem tutorem bardzo długo i wracają do mnie ludzie na przykład po 5 latach na zajęciach, piszą do mnie, że cały czas pamiętają moje zajęcia, że to zrobiło na nich jakieś tam, wiesz, było dla nich istotne w życiu. Opowiadają przy okazji kontuzji z nogą, dostałem setki wiadomości, jak dla nich moje zajęcia były ważne i dlatego oni teraz mi pomogą, bo ja kiedyś nie wiedząc nawet o tym, wykonałem dla nich tą pracę. No i wiesz, no i co robisz? No siedzisz, płaczesz, kuźwa, jak bubr, wiesz, czytając, wiesz, każdą taką wiadomość. To jest wspaniałe. No. Ale wiesz, że nie mogło być inaczej. No, też ta twoja historia pokazuje, jaką wielką... Może źle to brzmi, że przekładamy to na jakąś formę pieniądza, natomiast taka forma tutaj jest bardzo zauważalna, jaką wartość niesiesz ludziom i jak szybko ludzie zareagowali też na to, co się u ciebie dzieje. Wiesz, co to jest? To jest takie pierwotne, że to jest najbardziej podstawowa u człowieka, czyli to do ud des, czyli dajesz, bierzesz, dajesz. Czyli jeżeli ja daję, ja nie wiem o tym, że daję, tak, no bo oni biorą, bo ja jakby, ja jestem jak szwedzki stół, kiedy prowadzę zumbę, to ty mówię, otwieram swoje serce, bierzcie, tak? Oni biorą, nie mówią mi o tym, że biorą, bo mają problem, ale potem, kiedy ja mam problem, to oni mi to oddają. Tak, i to działa na bardzo nieświadomym poziomie. I mówię tutaj o przepływie emocji, bo nie rozmawiam tutaj o przepływie pieniędzy, bo to wiesz, można by wyliczać, czy ja im pomogłem bardziej, niż oni mi potem, mnie wspomogli, czy nie. To jest niespółmierne w ogóle. Nie jest to, nie wiem. Nie wiem, co kto na ile wycenia, jakby wydaje mi się, że w ogóle nie lubię pieniędzy, w sensie jakby nie jest to zawsze problematyczne, tak jakby łatwiej byłoby, jakby ich nie było. I dalej byś robił to, co się robi. Tak, no, dalej to jest wspaniałe. To, co bym robił, tak, dokładnie. Dobra, moi drodzy, sądzę tak wewnętrznie, że... Przegadałem trochę, co? Nie, ja uważam, że zrobiłeś niesamowitą robotę. Wiesz dlaczego? Ponieważ pokazałeś tą stronę, której 98% moim zdaniem nie widzi, która istnieje w byciu trenerem zumby. Pokazałeś tą stronę emocjonalną tego, jak to jest ważne, że sama perspektywa tego, co się robi, co się widzi na zewnątrz, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Pod tym jest bardzo wiele rzeczy i mnóstwo się dzieje. Pokazałeś też pewnego rodzaju determinację i równowagę emocjonalną mimo swojej dużej emocjonalności. Moim zdaniem tancerzy powinni zobaczyć też, jaką osobą jesteś i co się pod tym kryje. Bo mam wrażenie, że na rynku tanecznym, też tak miałem, zanim też zacząłem pracować nad pewnymi rzeczami, bardzo bagatelizuje to, co się dzieje. Zumba, salsation, fitness i tak dalej. Bardzo to... szydzi jest za dużym słowem, natomiast jakby uważa, że nie ma to wartości. Tak? Z punktu tanecznego to nie wnosi żadnego. Czyli patrzą z perspektywy tego, jak ktoś rusza, jaką ma technikę i tak dalej. Co jest najgorszą możliwą drogą, bo to nie o to chodzi. Tak? To jest niezrozumienie w ogóle konceptu i niezrozumienie tego, na czym ta zumba gdzieś tam polega. Ja sam osobiście bardzo się śmieję z zumby, ale jest to jedna z najbardziej moich ulubionych grup docelowych. Dlatego, że oni są nauczeni bardzo fajnego manewrowania energią. Bardzo dużo potrafią dać i z przyjemnością im się to oddaje. Już zapowiem ci jedną rzecz. Mamy te kampy nasze i jak przyjeżdżamy do tego hotelu, ten hotel się bawi razem z nami. Tak, no nie dziwię się. I jest tak, że bawią się menadżerowie, bawią się kelnerzy, przypominam piątkę, do tego stopnia, że mieliśmy poważną rozmowę wyjeżdżając, że hotel ma teraz duży problem, bo musi odbyć rozmowy z każdym z pracowników, że okej, było Denzi,
Ale teraz to przyjeżdżają neurochirurdzy na to i może tańczenie z drinkami na środku parkietu nie jest odpowiednim zachowaniem, jakie kelnerzy powinni. Może. Jakby tak. To jest do tego stopnia, że jakby no naprawdę to jest głupie strasznie w naszym społeczeństwie, bo wszyscy tego chcą, tak. Wszyscy się potrafimy bawić, jest to zdecydowanie u naszych korzeni słowiańskich, tylko nie wiem, kiedy się pojawił ten po prostu kij przysłowiowy w czterech literach, który nas blokuje. Ja nie wiem, kiedy to się stało. Kiedy mężczyzna nie była taka, bawiła się, tak, wiesz, jak się masz te wszystkie, wiesz, przyśpiewki, my sami się bawimy przy takiej muzyce jakiejś, wiesz. Wiesz, kiedy to się stało, kiedy dwóch takich ukradło księżyc, od tego gdzieś tam się zaczęło. Nie wiem, ale jest, nie wiem czy to przez jakieś tam nasze te traumy, wiesz. Niełatwą historię. Niełatwą historię właśnie. I stąd się ta mentalność. Tak, gdzieś ten moment zabawy gdzieś się utracił w rzeczach. Nie żałuj róż, kiedy płonie las. Nikt się nie zastanawia nad tym, kiedy, gdzie uciekła ta słowiańska, że tak powiem, dusza, zabawa, która jest i była i wiecznie będzie. I wina, dajcie, no Jezu, no i to jest to, co jakby od zawsze w nas jest i wszyscy tego chcą, ale Jezu, żeby to wyciągnąć, czasami konia z kopytami trzeba, żeby wyrwać, żeby na przykład ktoś tańcząc położył na swoją rękę na sobie, a nie zatrzymał ją 10 centymetrów przed ciałem i tu udawał, że się dotyka. No ja nie mogę. No, ale od tego też właśnie, no dlatego robisz bardzo dobrą robotę, bo to otwiera. Każdy instruktor powinien robić taką robotę, większość robi, tylko gubią się w tym często, co jest dla nich prawdą. Takie mam wrażenie, że najtrudniej jest osobie, która uczy poznać tą prawdę, którą robi. Tak? Żeby nie robić tego dla masy, dla ludzi i przez pryzmat omijając siebie, tylko zajrzeć w końcu do środka, o co mi chodzi w tym wszystkim. Co ja tym chcę osiągnąć, tak. Jaki jest I tego I jeszcze w ogóle? Jedna rzecz, bo chcę tylko powiedzieć o zagrożeniach. Mhm. Że są teraz, przenosimy się do online, to dobrze, ale niesie to zagrożenia. Są social media, to dobrze, ale niesie to zagrożenia. I tym zagrożeniem jest właśnie to, co się dzieje, czyli właśnie zamykanie. Czyli my z jednej strony tutaj na Denzi próbujemy otwierać wszystkich i ty w swojej szkole tańca, czy poprzez hipnoterapię, prawda? I pracujemy nad tym. Natomiast z drugiej strony są te wszystkie przemiany społeczne i geopolityczne, które nam utrudniają. Dokładnie. Tak? I jakby jeżeli my nie będziemy przeciwdziałać temu, czy nie będziemy tą równowagą, co niczym na walce, na wadze szalkowej z drugiej strony przeważa, to gdzieś zatracimy to i nie wiem, do czego to będzie doprowadzić, do jakiejś, wiesz, pełnej cyfryzacji. Oby nie, oby ta wartość, ten pierwiastek tego naszego ludzkiego podejścia do życia w nas został jak najdłużej. Moi drodzy, z prostej rozmowy, wbrew pozorom się mogło wydawać o Zumbie, przeszliśmy przez duchowość, szamanizm, rozwój mentalny, wiarę, nadzieję, wartości i doszliśmy do momentu, w którym możemy sobie zadać takie pytanie, w jakim miejscu tak naprawdę jesteśmy i czego życia oczekujemy. Moim gościem był niesamowity człowiek, mogliście go poznać troszeczkę bliżej, Stefan Jakubczyk. Ja jestem bardzo serdecznie wdzięczny za to, że zgodziłeś się podjąć ze mną taką rozmowę. Mam nadzieję, że to dla Was była również wartościowa rozmowa i oczywiście zapraszamy do subskrybowania kanału i przeglądania, ponieważ dużo się tam będzie działo w takich tematach. Tak jest. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że dołączyłem do tego szacownego grona. No i cóż, słuchajcie, otwierajcie się, bawcie się, śmiejcie. To jest naprawdę najważniejsze w życiu. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia. Cześć.